Dzisiaj jesteśmy w Krwonach, w naszej siedzibie i realizujemy nasz projekt Zaczarowany Ogród. Dla projektu inspiracją były działania naszych partnerów z Czech, z LGD, MAS Opawsko. I podobnie jak oni dokonaliśmy inwentaryzacji starych odmian drzew owocowych występujących na naszym obszarze. Przy współpracy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego pobraliśmy zrazy i po 2 latach zabiegów pielęgnacyjnych dziś jest nadszedł ten moment, kiedy wysadzamy nasze drzewka, 150 sztuk do gruntu. Co warto podkreślić, to idea naszego zaczarowanego ogrodu jest taka, że oprócz tego, że promujemy rodzime, stare odmiany drzew owocowych, które są zarówno smaczne, jak i odporne na warunki atmosferyczne, na wszelkiego rodzaju szkodniki, dodatkowo chcemy stworzyć ogród, który będzie całkowicie ogrodem naturalnym, bez stosowania środków chemicznych. I tutaj w tym zakresie współpracujemy także z firmą Probiotics, z panem Sławkiem Gacką, który wspierał nas będzie mikroorganizmami. Dodam jeszcze, że całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji własnej pod nazwą Zaczarowany Ogród i merytorycznie za całość tych działań związanych z nasadzeniami odpowiedzialny jest pan Robert Wieczorek, który także jest pracownikiem i wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczego, który posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności, ogromne doświadczenie, ma swoją własną szkółkę drzew owocowych i róż pod Poznaniem, liczącą 600 hektarów i bez wątpienia, bez jego pomocy i wsparcia ten projekt nie byłby możliwy do zrealizowania. To musiałabym mieć, tak? Te wiaderka już pojadą. Moim zadaniem było przygotować tutaj Państwa zaangażowanych do otworzenia tych drzew, czyli przeprowadziłem z Państwem kurs szczepienia, pobierania zrazów, no i później prowadziłem pielęgnację tych drzew, które powstały właśnie z tego tytułu. Dzisiaj mamy owoc tego tych wszystkich prac, czyli sadzimy sad, który powstanie właśnie z tych drzew. Wśród odmian mamy odmiany, które kiedyś funkcjonowały na tutejszym terenie, czyli głównie są to odmiany takie jak papierówka, czyli oliwka żółta, złota reneta, grochówka, cesarz Wilhelm. Jeżeli chodzi o śliwy, to węgierka zwykła, również grusze, czyli tutaj mamy cukrówkę, mamy jeszcze berry hardego i jeszcze 2-3 inne odmiany. Sadzimy tutaj 150 drzew, bo tyle wymaga program. W tej chwili właśnie kończymy nasadzenie i w dalszym ciągu będą prowadzone prace pielęgnacyjne wiosną, czyli wyprowadzanie koron, cięcie formujące i ewentualnie siew trawy jeszcze. Przeciekawy obraz, który warto, żebyśmy zobaczyli. Proszę, co to znaczą dobre warunki. Widzimy dżownicę. Na pewno by jej nie było, gdyby w tej doniczce były złe warunki wzrostu. Masz 4 na 4 taką nieznaną. Mam. Masz już to jeszcze opis, troszkę. A ja idę sobie zapisać, co dobra. Naszą domeną jest opracowywanie naturalnych metod uprawy w oparciu o stosowanie probiotyków, czyli dobrych bakterii, i te bakterie w połączeniu z różnymi naturalnymi komponentami składają się na
pełną metodykę naturalnej uprawy, tak jak w tym przypadku zaczarowanego ogrodu. Przeprowadziliśmy tutaj w sadzenie, żeby pokazać, jak to powinniśmy zrobić, używając właśnie dobrych, naturalnych dodatków, w oparciu o które będzie się system korzeniowy fajnie rozwijał. Będziemy pomagali przez cały sezon, żeby był to rzeczywiście taki zaczarowany ogród pełny zdrowia. Niekoniecznie, jak niektórzy sądzą, że jak nie ma chemii, to już musi być coś chorego. Spodziewamy się pierwszego zdrowego jabłka. Myślę, w przyszłym roku również tu takowe powinno być. Mówimy o użyciu probiotechnologii, czyli technologii opartej o probiotyki i inne naturalne wyroby, które używamy do tego, żeby dbać o plon, wzrost roślin. I zaczarowany ogród startuje.